Nasz cel, żeby to nie była jednorazowa akcja, że potem mniejszymi wydarzeniami będziemy to na pewno kontynuować. Ale macie jakiś konkretny plan, pomysł, co tak naprawdę będziecie teraz robić? Bo teraz dzisiaj jest marsz. Co będzie jutro? Co będzie pojutrze? Tego co będzie jutro czy pojutrze jeszcze nie wiemy. Super, dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy to jest jakiś marsz pacyfistów, co to w ogóle jest? Nie, to nie jest marsz pacyfistów. To jest marsz nie w moim imieniu, dialog zamiast agresji. I to jest marsz, na którym niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od światopoglądu, protestujemy przeciwko temu, przeciw tej fali agresji i przemocy, która ostatnio wylała się na polskie ulice, a także w polską debatę publiczną, czy w internecie, czy nawet w mediach. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, to pobicia ostatnio obcokrajowców w kilku polskich miastach oraz oczywiście spalenie kukurydzy na wrocławskim rynku. To są przykłady tego, przeciwko protestujemy. Więc idea marszu jest ponad podziałami, znaczy niezależnie od poglądów na imigrację, czy uchodźców, czy cokolwiek. Zapraszamy tutaj wszystkich ludzi, którym nie podoba się to, że obcokrajowcy w tej chwili zaczynają bać się wychodzić na ulice polskich miast. Jakby możemy się bać po tym, co się wydarzyło w Paryżu, każdy może się bać zamachów terrorystycznych i tak dalej. Natomiast uważamy, że na strach nie można reagować agresją i to jest nasz główny przekaz. Te faszystowskie nastroje to jest kwestia naprawdę znaczącej mniejszości, a większość Polaków zupełnie się z tym nie zgadza i ma zupełnie inne poglądy. No właśnie, nie tylko w Polsce, w Ameryce na przykład chcą już znakować muzułmanów, tak jak Żydów w II wojnie światowej, znaczy i przed nawet. Tak, na szczęście to jest pogląd jednego tylko z kandydatów na prezydenta Republikanów, który prawdopodobnie tych wyborów nie ma szans wygrać, z czego się, no myślę, możemy bardzo cieszyć. Natomiast oczywiście te nastroje wzrastają na całym świecie i myślę, że dlatego przede wszystkim trzeba dawać też im jakiś odpór, znaczy pokazywać, że to nie jest stanowisko na przykład wszystkich Polaków, wszystkich Amerykanów i tak dalej. Idziemy tą stronę, na ulicę Grodzką. Na przodzie pójdzie baner z nazwą wydarzenia. Za banerem pójdzie sanda i za sandą zapraszamy wszystkich Państwa do podążania z nami. I w tym momencie oddaję głos Agnieszce, która odczyta manifest. Agnieszka, mów głośno, staraj się mówić głośno. W ostatnich miesiącach obserwujemy niepokojące przemiany zachodzące w debacie publicznej. Liczne demonstracje, nierzadko organizowane przez radykalne środowiska, przemieniają się w pokazy otwartej nienawiści. Internet i ulice przesycone są jawną agresją. Nie możemy pozwolić na oddanie przestrzeni publicznej radykałom i środowiskom żerującym na ludzkim strachu i niepewności. Thank you.
samych lat. Mój mały intymny muzyczny świat. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. O pechiku czasu to byłby cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się los. Znów kwiatek do lubry wetknie mi ktoś. To źle nie wspomina ten miniony czas. Bo wiem, że nie wszystko to poszło w las. Już tylko nocą do klubu puls, czym seczym do rana, tam królował blues. To już minęło, te czasy, ten lud. A wspaniali ludzie nie powrócą. Ludzie nie powrócą.